building. Oh, I'm in the zone, man. Now tell me who can stop me, I'm in the zone. Competition's none in a league of my own. All about the W, I'ma bring it home when it's over. Powiedział mi liczyć i stał. Stawa, stała się jasność. Competition's none in a league of my own. Będą szukać trójki na zwycięstwo. Stawowicz, nie, 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 jest! Alvin w finale! Alvin w finale! Alvin w finale! Ocaliśmy ze szczęścia! Kibice z Wrocławia biegli tutaj na boisko. WLCPL, lepsza strona Wrocławka. Witamy serdecznie w programie Szósty Zawodnik. Dziś moim i Państwa gościem jest zawodnik Anwilu Wrocławek, Artur Mielczarek. Witam serdecznie. Ja nazywam się Marek Szubski. W programie Szósty Zawodnik przede wszystkim rozmawiamy o koszykówce, więc tym razem również nie będzie inaczej. Może zacznę w ten sposób, Artur. Jak to się stało, że trafiłeś do Anwilu? Bo my wiemy, że trafiłeś na trening Anwilu krótko przed meczem właśnie notabene z twoim aktualnym wtedy jeszcze zespołem Hydrotakurado. I podczas tego meczu już byłeś naszym zawodnikiem i potem podpisałeś kontrakt z Anwilem. Jak to się stało? Dostałem zaproszenie na treningi. To wszystko zorganizował mój agent. Postanowiłem skorzystać z tej szansy. No i udało mi się ją wykorzystać i dziś jestem zawodnikiem Anwilu. Czy Anwil, gra w Anwilu to był twój cel na ten sezon, czy jakby nie Anwil, to byłby inny klub po prostu, ale nie Radom? No to wszystko działo się tak szybko, że no ta szansa z Anwilu przyszła tak naprawdę niespodziewanie. Mhm. I ja miałem naprawdę bardzo mało czasu, żeby podjąć decyzję. Szybko się spakowałem, przyjechałem tutaj na treningi, no i udało mi się tu już zostać. Zapytam, czy wtedy była szansa na dłuższy kontrakt i czy teraz, gdyby była szansa na taki dłuższy, to byś podpisał, na przykład na 2 lata w Wrocławku? No nie wiem, tak naprawdę ciężko mi odpowiedzieć teraz na to pytanie. No, pojawiła się opcja kontraktu rocznego, podpisałem kontrakt roczny. Rozumiem. A czy podpisując kontrakt w Wrocławku, nie bałeś się troszeczkę presji wrocławskiego kibica, tej słynnej presji? Bo tutaj, jak wiesz, szacunek zdobyć ciężko. Odpowiem tak, no presja jest przywilejem. No, nie każdy nie może odczuwać taki rodzaj presji. Robimy to, co lubimy, kochamy. No i ta presja jest związana z tym zawodem. No. Czy wchodzisz czasem na forum koszykarskie Brzytwa? Pytam dlatego, bo tam, jako jesteś chyba jednym z najlepszych zawodników, którzy naprawdę mogą spokojnie wejść na to forum i same superlatywy na twój temat tam są pisane. No, miło mi to słyszeć, ale ogólnie staram się trzymać jak najdalej od wszelkiego rodzaju informacji internetowych. Staram się mieć czystą głowę. Lepiej mi się z tym dzieje. Ale powiem ci szczerze, gdybyś tam poczytał komentarze podczas, gdy podpisałeś kontrakt i po pierwszych meczach, spotkaniach, same dobre rzeczy, naprawdę, to się rzadko zdarza. Dziękuję, miło to słyszeć. Jesteś najstarszym zawodnikiem w zespole, jednocześnie najlepiej przygotowanym fizycznie. Mimo to, iż rozgrywki, jak wiemy, rozpoczęły się miesiąc wcześniej. Na co stawiasz na szczególną uwagę, jakby się tutaj powiesz do sezonu? Znaczy się, no ja po prostu staram się być w dobrej formie. Czy to jest sezon, czy to jest
off-season to nie ma znaczenia. Ja zawsze staram się być przygotowany. Poza tym lubię to robić, lubię być w formie i sprawia mi to dużo radości. Wiemy, że nawet teraz podczas kwarantanny, którą zespół miał jakiś czas temu, wynająłeś nawet dom pod Mocarkiem, żeby tam specjalnie ćwiczyć, żeby nie wypaść z rytmu. No to też była tak naprawdę taka szybka, niespodziewana sytuacja. Udało mi się znaleźć właśnie ten dom z żoną tuż przed tym, zanim zadzwoniła pani z sanepidu. Zrobiliśmy to ogólnie ze względu na dzieci. Nie chcieliśmy być zamknięci razem z dziećmi przez ten okres w mieszkaniu, no bo mamy bardzo żywiołowe dzieci, no i dużo lepiej nam było spędzić ten czas wolny, mogąc wyjść no tutaj w tym przypadku do lasu. I to jest właśnie ten kolejny element, dlaczego masz szacunek wśród kibiców, właśnie z tego względu, że wziąłeś wszystko na poważnie. Był kwarantanna, to nie był czas na relaks, tylko cały czas ćwiczyłeś. No to jest taki mój styl życia i ja też nie lubię za długo siedzieć na krześle i zawsze staram się być aktywny i spędzać ten czas wolny w aktywny sposób. A powiedz mi, Artur, czujesz się bardziej jako słaby skrzydłowy, czy silny skrzydłowy? Tak bliżej kosza, czy jednak bardziej obrót? Ja lubię grać na czwórce, ale tutaj gram zdecydowanie więcej na trójce i no taka jest moja rola w zespole. Rozumiem. Czyli jaką rolę daje trener, taką wykonujesz po prostu? Tak, tak, tak. Czy przychodząc do Wrocławka znaczenie miało, że Andi będzie grać w pucharach? Bo wiem, że ostatni raz grałeś w pucharach reprezentując Turów Zgorzelec. No, mieliśmy podejście w Radomiu. Nie udało się, odpadliśmy w pierwszej rundzie eliminacji, ale no, tak, czy to miało znaczenie? Jeżeli ktoś podchodzi ambicjonalnie do swojej pracy, to na pewno to był jeden z takich bodźców. Coś na chwilkę przerwało, ale już jesteśmy, tak? Jesteś, Artur? Tak, tak, tak. Możesz powtórzyć odpowiedź, bo troszeczkę były zakłócenia. Myślę, że no na pewno był to jeden z takich bodźców, który gdzieś tam w głowie, który miałem. No, jestem ambitnym graczem i chcę się sprawdzać na każdym polu. Skoro jest taka możliwość grania w europejskich pucharach, to jak najbardziej. Pod wodzą Marcina Woźniaka Ani grał tylko z Legią i teraz z Toruniem, ale jak oceniasz teraz pracę trenera Woźniaka porównując do trenera Michelca? Jest jakaś różnica właśnie w prowadzeniu zespołu i może też twoja rola jest inna teraz, czy jak to wygląda? No na pewno pomysł na drużynę zarówno jednego trenera, jak i drugiego jest troszeczkę inny. Są inne założenia taktyczne, zarówno defensywne, jak i ofensywne. No ale to nie zmienia faktu, że zarówno pod jednym, jak i pod drugim trenerem no, staram się robić wszystko najlepiej, jak potrafię. A co twoim zdaniem Anglii musi poprawić grze, żeby móc, żeby więcej zwycięstw było? No, po troszku wszystko. Musimy zacząć lepiej bronić, musimy grać szybciej tranzycję ofensywną, która może być naszą mocną bronią. No tak jak powiedziałem, tutaj jest dużo elementów, które trzeba poprawić, no ale myślę, że z dnia na dzień będzie coraz lepiej. Trener Michel dał wam na pewno jakieś cele na ten sezon. Czy trener Woźniak również jakieś cele przed wami przedstawił? Nie wiem, mistrzostwo, wyjście z grupy, FIBA Europe Cup, nie wiem. Są jakieś cele postawione? Ja myślę, że my jesteśmy obecnie w takiej sytuacji, że naszym celem jest być po prostu coraz lepszym i wygrać kolejny mecz. Powiedz mi, jak oceniałeś na przestrzeni całego rozgrywek wcześniej ten przepis o dwóch Polakach? Czy on pomógł w grze, w wypromowaniu się polskim zawodnikom, czy po prostu, tak jak mówi Andrzej Pluta, jesteś dobry, to grasz? No ja akurat myślę, że skorzystałem z
tego przepisu, a być może no, wykorzystałem szansę. No, miałem, ja byłem podczas tego przepisu, byłem bodajże w Koszalinie i w Sopocie i starałem się wykorzystać dany czas na boisku jak najlepiej. Powiedz mi, wróćmy troszeczkę do Radomia. Jak oceniasz pracę trenera Witki? Pytam, bo to jest poniekąd wychowany tutaj z Włocławka. I jak oceniasz jego podejście jako trenera? I czy faktycznie potrafi dotrzeć do wysokich zawodników? Bo jak wiemy, Adrian Bogucki trafił z Radomia właśnie do Włocławka. No tak, Adrian dostał w Radomiu ogromną szansę, bo tak naprawdę w drugim sezonie po kilku kolejkach stał się naszym jedynym centrem. No i udało mu się ją wykorzystać bardzo dobrze. No, myślę, że trener Witka wspierał go w tym. Otrzymywał jakieś konkretne wskazówki, które później starał się właśnie wykorzystać na boisku. Czy myślisz, że teraz pod okiem trenera Woźniaka Adrian Bogucki odnajdzie się w Anwilu? Bo no, wiele głosów dochodzi, że oczekiwaliśmy czegoś więcej, ale wszyscy wiedzą, jak grał w Radomiu po prostu. Wszyscy widzieli tą grę i wszyscy mamy nadzieję, że również to samo pokaże w Włocławku. Ty byliście razem w drużynie, więc jak ocenisz jego postawę wtedy i teraz? No ja mam nadzieję, że Adrian będzie chciał wciąż się rozwijać, wciąż iść do przodu. On jest zdecydowanie w innej sytuacji niż ja. On ma całą karierę przed sobą, no i mam nadzieję, że wykorzysta to, że jest w tym miejscu, gdzie jest, w tej drużynie, w której jest i będzie chciał się rozwijać i z dnia na dzień stawać się coraz lepszym. No, to dużo, dużo zależy od niego. Chciałem zapytać jeszcze przed meczem z Toruniem, gdybym z tobą rozmawiał, na pewno co zmieniło się w zespole po przyjściu Iwana Almeidy, ale jak wiemy, Iwan ma też kontuzję, to może zapytam, pociągnę to pytanie po prostu. Co zmieniło przyjście Iwana Almeidy i co teraz musicie zmienić w swojej grze, jak Iwana nie będzie aż do grudnia? Mieliśmy małe, jak to jest z ośrodkiem wytwórczym, mieliśmy tutaj małe problemy techniczne, ale jesteśmy znowu. Artur, zapytam o Iwana Almeidę, bo na pewno przed niedzielnym spotkaniem zapytałbym, co Iwan zmienił w zespole po swoim przyjściu. No ale jak wiemy, w niedzielę była nieszczęsna kontuzja, zdarzenie z narodem celem. Więc zapytam, co zmienił Iwan i co teraz musi zespół zrobić, żeby tą lukę po Iwanie zapełnić. No Iwan jest tak wszechstronnym graczem, że wprowadza zarówno dużo jakości w obronie, jak i w ataku. Potrafi zdobywać punkty na wszelkiego rodzaju sposób. Tak samo potrafi bronić dużo pozycji w obronie. No teraz musimy w jakiś sposób w tych najbliższych meczach. Takie sytuacje sprawiają, że inni gracze muszą dać siebie więcej, muszą się otworzyć na inny sposób, czy to jest obrona, czy to jest właśnie rola w ataku i mam nadzieję, że część z nas wykorzysta tą szansę i zastąpimy drużynowo te jego skille, które on ma. Niestety jeszcze kontuzja Przemka Zamojskiego jest. Czy już na mecz z Dąbrową jakąś wróci Przemek? Na mecz za Stalem Dąbrową? Nie sądzę. Z tego co wiem, to Przemka jeszcze nie będzie przynajmniej dwa mecze z nim. Czyli te mecz z Dąbrową i za Stalem jeszcze bez Przemka i bez Iwana razem. No tak mi się wydaje, że w tych dwóch najbliższych meczach ich nie będzie. Ale to z kolei daje szansę innym zawodnikom, między innymi tobie. Zgadza się. Tak jak powiedziałem, no, to jest taki moment, w którym właśnie ci zawodnicy z rotacji mogą wykorzystać swoją szansę no i wnieść coś pozytywnego do gry. Właśnie ci zawodnicy z ławki, bo jak uważasz, bo zauważyłem, że chyba tak przynajmniej wrażenie sprawiało na boisku, za bardzo dobrze się rozumiesz z Wojtkiem Tomaszewskim. Jak uważasz, czy Wojtek Tomaszewski właśnie teraz przez te dwa mecze zapewne dostanie więcej minut, czy je dobrze wykorzysta, czy to jest zawodnik, który może być w szerszej rotacji? Węższej, przepraszam, węższej rotacji, czyli
No Wojtek jest w takiej sytuacji, w której stara się wykorzystać każdą daną mu minutę. No jest to młody zawodnik, przed nim jest cała kariera, którą może sobie zbudować i on musi wykorzystywać każdą daną mu minutę. Czy to zarówno w obronie, czy w ataku, musi się starać wnieść jakąś cegiełkę, która pomoże naszej drużynie w odnoszeniu zwycięstw. A jak tak patrzysz, po prostu jesteś już doświadczonym koszykarzem, nie ukrywajmy, jak na przestrzeni lat spędzonych w różnych klubach, jak oceniasz podejście i Wojtka Tomaszewskiego i jego przyszłość? Myślisz, że jest szansa, że będzie solidnym ligowcem i dobrym zawodnikiem? To znowu zależy, tak samo jak w przypadku Adriana, to zależy tylko i wyłącznie od nich. Oni muszą się skupić na pracy, bo uważam, że w tym wieku to po tym, co ja przeżyłem, wiem, że teraz wszyscy ci młodzi zawodnicy powinni się skupiać na głównie na pracy i na tym, żeby każdego dnia stawać się coraz lepszym. Okej. Teraz troszeczkę tak parę pytań takich, powiedzmy, luźniejszych, może niekoniecznie stricte anglowych. Czy masz z kimś dobry kontakt w drużynie? No staram się mieć kontakt z każdym. No mam nadzieję, że wszyscy koledzy drużyny odbierają mnie pozytywnie. Czy zamierzasz grać tak długo w koszykówkę jak Filip Bylewicz? Dłużej. Dłużej? Chcesz dłużej grać? Tak. Pozdrawiam. Bo Filip już gra, no już 40. Także. No wiem, tak wiem. Miejmy nadzieję, że w Włocławku, że to jednak sezony następne się przetrwają w Włocławku. Czas pokaże. Powiedz mi, na kim zdarowałeś się, zaczynając swoją karierę, czy może przygodę nawet z koszykówką? Czy jakieś... No ja bardzo późno zacząłem grać w koszykówkę, bo dopiero w wieku 15 lat, no ale były to czasy Chicago, więc zawsze wzorowałem się na Michaelu, Scottim i Denisie. Aha, czyli teraz jakbym zadał pytanie, czy Jordan, czy LeBron, jak często się zdaje, to odpowiedź będzie. Tak, ja jestem old school i zawsze będzie Jordan. Chociaż bardzo, bardzo podoba mi się styl gry LeBrona. No, zgadza się, bardzo szacowny zawodnik, ale jednak Michael to no, legenda po prostu, była legenda. To ciężko tutaj zgadza. Porównywać nawet ciężko Michaela, moim zdaniem, do jakiegoś innego zawodnika, bo to sam sobie. Czyli rozumiem, wzorem jest Michael, tak? Można powiedzieć. Tak. A ulubiony zespół też powiedziałeś Chicago. Czy w tej chwili jest inny? Cały czas Chicago? Ja w tej chwili zdecydowanie mniej czasu poświęcam na oglądanie NBA, ale gdzieś tam w głowie zawsze jest to Chicago. Rozumiem. A powiedz mi, było cofku. Wiemy, że teraz jest niestety koronawirus i troszeczkę no mniej możemy się poruszać po mieście, ale jak oceniasz miasto? Masz jakieś ulubione miejsca w Włocławku do spacerów, do spędzania wolnego czasu? No właśnie przez tą sytuację obecną ja tak naprawdę nie poruszam się za dużo. Jest to głównie mieszkanie i sala. Na zakupy też rzadko wychodzę, robi je żona. Czasami spędzam czas w restauracji Starodębska. Aha. Czyli słynnej restauracji, gdzie koszykarze Anwilu lubią przebywać. No tam jest naprawdę bardzo smaczne jedzenie, bardzo mi smakuje. Zgadza się, polecam również. To może jak jesteśmy tutaj już właśnie przy tematach kulinarnych, bo mówię na ciebie mielony, może jakiś przepis na kotlet mielony nam zdradzisz? Proszę zadzwonić do żony, ona się zajmuje kuchnią w domu, ja potrafię zrobić smaczne śniadania, ale mniej więcej na tym kończy się moja rola. Chociaż to nie jest tak, że nie potrafię nic ugotować. Aha, ale lubisz kotlety mielone. Tak, lubię bardzo. Babcina. I to pseudonim mielony z nazwiska troszeczkę i również lubisz mielone, więc wszystko się zgadza. Tak. Trochę humorystycznie chciałem po prostu. Tak, rozumiem. Jest taka jeszcze dyscyplina sportowa poza koszykówką, którą lubisz i polecasz. Zaczynałem od piłki nożnej.
ale bardzo mi się też podoba futbol amerykański. Futbol amerykański, aha. No bo trochę w Polsce sport nie jest jeszcze tak dobrze rozpropagowany, nie jest tak znany, ale no już paru ludzi, parę zespołów jest. Tak. Powiedz mi, bo słyszałem, że jesteś morsem, to prawda? Lubisz? Tak, to prawda. Wiesz, że w Ocarku jest parę klubów morsów. Co? Ktoś mi wspominał o tym, ale no obecnie nie mam żadnego kontaktu z nikim, ale ja też często po prostu wchodzę do tej wody no sam, czy tam w obecności rodziny po prostu. Jest, są jedna grupa sformalizowana, Morsk Kujawski Włocławek, do której należę nawet, bo też czasem wchodzę do zimnej wody, także jak może taka pandemia trochę nas tutaj, może zima będzie, może już będzie mniejsze obostrzenie, zobaczymy, to serdecznie zapraszam. Co niedzielę Morsk Kujawski wchodzą do nad jeziorem Czar. Jasne, jak tylko no, jeszcze grupy nieformalne, różne, ale mówię, to jest formalizowana i rozmawiałem z panią prezes, serdecznie zapraszamy, jak tylko będzie luz. Także jak nie... Jeszcze kolego Puchawska? Przeprowadzę. Jeszcze kolegów tak, przeprowadzę. No, oczywiście, zapraszamy serdecznie. No to by było na tyle dzisiaj rozmowy, Artur. Widzimy się na pewno na meczu, mam nadzieję, chyba że obostrzenia nas tutaj jeszcze bardziej dotkną. Ale mamy przed sobą dwa mecze z Dąbrową i z MKS Dąbrowa Górnicza i teraz Zastaw Zielona Góra. Tak. Trzeba się pilnować, żeby nie pomylić. A ja jeszcze raz zapraszam na te morsy, jak się nie widzimy na hali, to się zobaczymy może w wodzie. W wodzie, w zimnej wodzie, tak. Także no dziękuję za ten wywiad, dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Do zobaczenia w środę na mecz. Dziękuję, do zobaczenia. Kamil sam, 8 sekund, jest! Arwil mistrzem Polski! Po 15 latach przerwy! A dzisiaj tutaj nielegalnie na boisku sporo osób, ale kto to będzie pamiętał? Możemy wszyscy pokrzyczeć. Mistrz, Arwil mistrz! Czekali kibice, a przecież wiemy doskonale, że tutaj we Włocławku ci kibice od 25 lat są związani z tym klubem, na dobre i na złe. Do domów, ale tutaj nikt nie chce wracać dzisiaj do domu. Brawo Anwil, brawo włocławska publiczność. Dzisiaj wszyscy spisaliśmy się na medal.